If history only remembers one in a thousand of us, then that future will be filled with stories of who we were and what we did. But until that day comes, we will stand. We will look death in the eye, and we will fight. Hej, witajcie, z tej strony Leonext i dziś mam dla was parę słów na temat gameplayu z trybu jednoosobowego Battlefielda I, wypuszczonego już jakiś czas temu przez DICE. Nie moja w tym rola, by rozmyślać tutaj o fabule czy silniku graficznym, tym już dawno zdążyła się zająć reszta YouTube'a, a chciałbym zwrócić dziś waszą uwagę na to, jak sprytnie deweloperom udało się upamiętnić ofiary wielkiej wojny, w której przyjdzie nam wziąć udział. Gdy przejdziemy się po nowoczesnych muzeach, możemy zauważyć odejście od takiej klasycznej wystawy zabarykadowanej za szybą albo ogrodzeniem na rzecz tej, którą można sobie swobodnie pomijać. Dla przykładu w muzeach I wojny światowej zdjęcia okopów są coraz częściej zamieniane na ich rekonstrukcje, do których można wejść, których można dotknąć, a karabiny leżące na ekspozycji na takie, które można wziąć do ręki i obejrzeć z każdej strony. Płynnie przechodzimy tym sposobem z czystej teorii do jakiejś tam odrobinki praktyki. Ale w ten sposób wciąż niewiele zbliżymy się do zobaczenia, usłyszenia i odczucia tego, co czuł żołnierz podczas walki. I w tym właśnie miejscu do akcji wchodzą m.in. gry wojenne. Duża część gier opartych w realiach jakiegoś historycznego konfliktu stara się na różny sposób upamiętnić jego ofiary, nawet jeżeli nadrzędnym celem gry ma być dobra zabawa. Częstym zabiegiem jest prosta wstawka z napisami na samym początku o tym, jaka ta wojna jest zła i ile ludzi w trakcie przedstawionego konfliktu poniosło śmierć. Czyli dostajemy taką suchą garść teorii. Po chwili jednak dostajemy też naszego cudownego głównego bohatera, który w trakcie jednej misji może przyjąć 1000 kulek, regenerując sobie HP, gdy skacze po krzakach w przerwach od orania hord przeciwników. I chociaż czasem nasza sytuacja może być zaaranżowana przez twórców gry na beznadziejną, to i tak wychodzimy z niej z reguły obronną ręką, może ginąc i respawnując się w checkpointach po kilka razy. Nie zapominajmy, że gra zawsze pamięta, by uhonorować nasze starania, stawiając nas w jakiś sposób na piedestale w porównaniu do naszych sojuszników botów. I niby ta wyżej wymieniona śmierć i ogólna wojenna rzeźnia jest wszędzie wkoło nas, tudzież widzimy ją, słyszymy ją, aczkolwiek nas zdaje się w pełni nie dotyczyć. Czyli dostajemy taki aspekt praktyczny, który może wygląda zgodnie z historią, brzmi zgodnie z historią, ale towarzyszą nam przy nim zupełnie inne odczucia niż żołnierzowi biorącemu naprawdę udział w tych walkach. W Battlefield 1 na potrzeby upamiętnienia czasów I wojny zastosowano nieco inne rozwiązanie. Tak jak widać po materiałach udostępnionych nam do dziś przez DICE, nie rezygnujemy z oklepanych napisów na początku gry, ani z tego, co na razie wiadomo o fabule, nie rezygnujemy też z archetypu nieco nadludzkiej postaci głównej, czyli takiej mogącej przyjąć nie jedną serię z karabinu maszynowego podczas rozgrywki. Jednak pomiędzy jednym a drugim dostajemy właśnie tę misję. Dostajemy tutaj żołnierza, co prawda wciąż nieco mniej śmiertelnego od bota idącego do boju przeciwko nam, lecz wciąż padającego tak szybko, jak tylko twórcy gry mogli sobie pozwolić, by gra nie traciła nagrywalności, dając nam jednoczesne, jasne poczucie, że nie wystrzelamy solo całej wrogiej armii. Nasza śmierć zostaje przypieczętowana widokiem naszego imienia, nazwiska oraz latami rozpoczęcia i zakończenia naszego życia. Zakończenia często zdecydowanie przedwczesnego. Po śmierci nie respawnujemy się. Jasno pokazane jest, że śmierć staje się faktem dokonanym i jest nieodwracalna. Klamka zapada, nasze życie się kończy, jednak walka trwa dalej i bez zwłoki przenosimy się na innego żołnierza, ginącego czasem jeszcze szybciej niż poprzedni, którego śmierć jest uwieńczona tym samym ekranem z imieniem, nazwiskiem i dwiema datami. Proces powtarza się wiele, 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 wiele razy. I tak zostajemy bardzo skutecznie zrównani przez twórców gry do tej takiej właśnie bezsilnej jednostki, takiej samej jak tysiące innych, posłanej na front bez perspektywy na przeżycie, otoczonej przez nie mający dla niej większego sensu rozlew krwi, dołączającej do grona ofiar często kilka minut później wraz ze swoimi wszelkimi planami i pomysłami na przyszłość. Nasza śmierć nic nie wnosi, a walka dalej nieustannie trwa. No i dostajemy w ten oto sposób od deweloperów DICE, poza wizualnym i akustycznym oczywiście zobrazowaniem walk, strzała cholernie szerokim wachlarzem emocji. Emocji, które zapewne nieporównywalnie w większym stopniu odczuwał każdy żołnierz idący do okopu w trakcie I wojny światowej. Jeżeli jednak choć w drobnym stopniu,
odczujemy to, co czuli ci ludzie, idący niemal na pewną śmierć, to przestaną oni być dla nas tylko obrazkiem na ekranie, nie różniącym się wprawdzie wiele od tego w muzeum czy w książce od historii, a zajmą w naszej wyobraźni miejsce żywych ludzi, ich samych jak my. Tylko dzięki sprytnemu użyciu przez twórców gry naszej prostej umiejętności empatii. I właśnie takie ożywianie historii jest według mnie najlepszym i najpiękniejszym znanym mi sposobem jej upamiętniania. Lepszym niż największe muzeum czy 1000 pomników. Dziękuję za uwagę, to by było na tyle w tym odcinku. Mówił dla was Leonex, wpadnijcie na mojego fanpage'a, link oczywiście w opisie, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!